Proszę Państwa, na hotel Saski, ale w ogóle jesteśmy przy placu bankowym. Zaraz możemy i te koleżanki różne swoje spotkać. Tam przy Hance Państwo widziałyście pełno policji, pełno tej straży. No cóż, idźmy na elektoralną, bo na elektoralnej mam dzisiaj o godzinie 17 wernisaż, a 17, no za pół godziny mamy sporo czasu, proszę Państwa. Jesteśmy przy tym muzeum, proszę Państwa, Jana Pawła II. No i oczywiście wiadomo, że jesteśmy w Polsce, bo żeśmy się zdradzili, albo jak, proszę Państwa, napadają na ulicy w Parku Skaryszewskim Państwa, ktokolwiek napada, to znaczy, że w Warszawie jesteście, no bo Warszawa jest agresywna, proszę Państwa, no. Za ten napad w Parku Skaryszewskim to żeśmy otrzymali 350 tysięcy, no to było niewiele, ale zawsze to jest jakieś tam zadośćuczynienie, proszę Państwa, na ulicach się napadają tutaj. To jest Muzeum Jana Pawła II, to znaczy, że mogą Państwa nazwać tutaj na K, na P, na H, jak to w Warszawie, proszę Państwa, od papieża wojny średniowieczne prowadzili nie tylko w ciągu tych 10 setek lat, ale przez 2000 lat, proszę Państwa, po Chrystusie, jak przyszło to odstępstwo od wiary Chrystusowej, plac bankowy, Państwo widzą napis, wtedy, kiedy odstępstwo nastąpiło, czyli, że zaczęli postępować po pogańsku. Tutaj jest plac, proszę Państwa, nie tyle plac Saski, ile hotel Saski. I tutaj były hotel Saski, teraz to może się nazywać. Myśmy tutaj przyjeżdżali z Tamarą Januszkowską, z naszym baletem, proszę Państwa. A teraz to już nie, to już dawno pamiętam, jak żeśmy tu przyjeżdżali do tego hotelu Saskiego. Było bardzo fajnie. Idziemy teraz na elektoralną, proszę Państwa. No jak jesteśmy tutaj już na tej elektoralnej, idziemy, to powspominajmy, proszę Państwa, i poopowiadajmy rzeczy takie logiczne. Dlaczego oni tutaj w tej Warszawie zaczepiają, napadają, czy w domu, czy na ulicy? Proszę Państwa, jeżeli Państwa głupcem nazwą, jak to piosenka mówi, albo powiedzą, że głupi jesteś, no to kto to powie? Powie ten ktoś, kto chce się dowartościować, czyli od razu się zdradza, że sam jest głupi, no bo po prostu jeżeli nikt go nie prosił, nikt go nie zaczepia, w sensie nie prowokuje dyskusji, a on sam od siebie, proszę Państwa, no to po prostu prawda jest taka, że ten kto mówi, to tym głupim jest. Jeżeli Państwo rezygnujecie z pracy i Państwo piersi tę rzecz zainicjujecie, no to nic, jeżeli zainicjujecie, to nic pieniędzy nie dostaniecie, proszę Państwa, 3 wypłat. Tak, odprawę, 3 wypłaty, trzech. To mamy jeszcze, proszę Państwa, hotel Saski, Dom Kultury Polsko-Radzieckiej, tu gdzie pokończyłam wszystkie kursy, proszę Państwa, językowe i że mi się to wszystko oczywiście przydaje. No niektórzy to dla pieniędzy. Dlaczego tutaj do Warszawy handlarze wracają? Dlaczego tutaj do Warszawy Żydzi wracają? Jak jesteśmy na tej elektoralnej, idziemy ulicą elektoralną, to jakaś ta babka, co tam stoi, o, ta pod drzwiami, Państwo widzicie, no to ona tu czekała i tak jakby z ludźmi chce iść, bo jest samotna. Może boi się, że tutaj napada, ale ja tak przechodzę na drugą stronę i tak tu pokazuję, co jest na tej, proszę Państwa, ulicy elektoralnej, po której się kiedyś, oj, biegało. Czyli, że na te pierwsze babilońskie święta, pogańskie święta brzucha dużo Państwu naopowiadamy, bo rzeczywiście, jako słudzy szatana, wyznawcy papieża, no to są pierwsi, a po prostu jako słudzy Jehowy to ostatni. Bo jak usłyszą Jehowa, to się wściekają. Podążamy do Domu Kultury na elektoralną 12. Zobaczymy, co to za wernisaż o 17. No bo oczywiście, że Mareczek Zajączkowski myśli, że jest najmądrzejszy i naopowiadał, jakie tutaj są wernisaże. Szkoda, że on się wczoraj w ogóle spóźnił, proszę Państwa, do Symfonia Warszawia i nawet śledzika nie spróbował, bo po prostu nie zdążyłby spróbować tego śledzika. Także zaraz dojdziemy do elektoralnej 12. Idziemy. Także, proszę Państwa, do elektoralnej 12. Także nokanie, cokanie, kaszlenie tych żebraków, proszę Państwa, katolickich, to tylko są wstępne zagrywki. Potem często są napady. Państwo widzą, jeszcze jesteśmy na elektoralnej, ale to ma być 12. Także ten fenomen handlowy tej Warszawy polega na tym, że ci wszyscy żebracy, proszę Państwa, którzy się nie znają, nienawidzą, Państwo zobaczą, oto elektoralna 12. Na Mazowszu, Mazowieckie Centrum Kultury. Proszę Państwa, tutaj jest galeria właśnie. Elektor, to jest była galeria elektoralna 12. Państwo zobaczą.